blisko 50 tysięcy złotych przeznaczyło w tym roku Starostwo Powiatowe na nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, dla trenerów prowadzących szkolenie oraz dla działaczy sportowych. Uroczyste wręczenie tych nagród odbyło się 25 marca w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji. Stało się to już tradycją od wielu lat, że na początku każdego roku podsumowujemy poprzedni rok, jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe i tych najlepszych z najlepszych honorujemy nagrodami sportowymi starosty Krasińskiego. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W szczególny sposób chcę powitać nagrodzonych zawodników wraz z rodzicami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem specjalnym był lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz. Z wielkim wzruszeniem wchodzę w mury tej hali sportowej, gdyż to właśnie z panem Tadeuszem Wojtakiem, jak również z gronem radnych i działaczy sportowych, dyrektora szkoły, można powiedzieć, dreptaliśmy i z takim wysiłkiem też staraliśmy się, żeby ta hala powstała. Wspomnę tak troszeczkę ze swojego życiorysu, że przez, nie wiem, czy dla jednych dłuższy czas, dla innych może krótszy, ale ponad 4 lata uczęszczałem nie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, bo takiej szkoły w województwie lubelskim nie było. Natomiast była szkoła sportowa o profilu lekkoatletycznym na ulicy Wojciechowskiej w Lublinie. No i mogę powiedzieć, że znam przynajmniej częściowo ten wysiłek i trud zawodników, ile trzeba włożyć pracy, samodyscypliny w to, żeby osiągnąć sukces. Starosta Andrzej Maj podkreślił, że powiat kraśnicki może poszczycić się wspaniałą bazą sportową oraz znakomitymi wynikami osiąganymi przez naszych sportowców. Obserwuje się w powiecie kraśnickim rzeczywiście, że sport zaczyna nabierać taką szczególną rangę. Ja obserwuję to właśnie po liczbie obiektów sportowych. Praktycznie dzisiaj każda gmina w powiecie kraśnickim ma wielofunkcyjne boisko sportowe. Praktycznie większość szkół ma dobre sale sportowe. Mamy tutaj wspaniałą halę sportową przy Zespole Szkół nr 3, Powiatowe Centrum Sportu. Kilka sal sportowych w Kraśniku się buduje. Zauważamy, że powstaje wiele sekcji takiego sportu masowego. Nie wszyscy trenują wyczynowo. Dużo bardzo młodzieży, dzieci trenuje tak w sposób taki rekreacyjny, gdzie rodzice podejmując decyzję o tym, że wysyłają swoje dziecko na treningi, chcą, aby dziecko dobrze rozwijało się psychicznie i fizycznie, bo sport przecież kształtuje i ducha, i ciało. I to naprawdę widać. Zrobiliśmy ogromny skok, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale też zrobiliśmy duży skok, jeżeli chodzi o wyniki sportowe. 51 zawodników, 15 trenerów oraz 5 działaczy sportowych odebrało nagrody oraz podziękowania za osiągnięcia i działalność sportową z rąk starosty Andrzeja Maja, wicestarosty Jarosława Czerwa, przewodniczącego Rady Powiatu w Kraśniku Zbigniewa Gawdzika oraz Agnieszki Orzeł-Depty, członka zarządu powiatu. Na początku zostaną nagrodzeni ci zawodnicy, którzy reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub innych zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub pucharowej. Nagroda wynosi 1245 zł brutto. Zapraszam Beatę Kośla z rodzicami oraz trenerem Aleksandrem Płatkiem. Jak zawsze Cię powinien dostać chwalenie. Dziękuję, jak nie wiem co. I obiecuję, że za rok to też stanę. Dobrze. Dziękujemy. Zapraszam Tomasza Ogonowskiego wraz z rodzicami oraz trenerem Damianem Jakubczykiem. Proszę Cię, gratuluję Jakika, Twojej walki. Jesteś super. Tak trzymaj. No, masz fajnego chłopaka, też jest tak. Dziękujemy. Zapraszam Martę Szynkowską wraz z rodzicami oraz trenerem Sebastianem Pawlakiem.
wykorzysta jej pamięć. Zapraszam Aleksandra Wulczyńską wraz z rodzicami oraz trenerem Jarosławem Kozakiem. Zapraszam Igę Cudziło wraz z rodzicami oraz trenerem Markiem Burym. Zapraszam Mikołaja Kuśmierczyka wraz z rodzicami oraz trenerem Markiem Bury. Dziękujemy. Zapraszam Agatę Miecznikowską wraz z rodzicami. Trener już został. Tutaj możesz się Dziękujemy. Zapraszam Przemysława Mynarskiego wraz z rodzicami. Dziękujemy. Zapraszam Wiktorię Racławską wraz z rodzicami. Dziękujemy. Zapraszam Jakuba Surowca wraz z rodzicami. Zapraszam Kamila Jastrzębskiego wraz z rodzicami oraz trenerem Zbyszkiem Białym. Zapraszam Rafała Ulfik. Zapraszam tutaj tatę. Dziękujemy. Zapraszam Dominikę Wiśniewską-Ulfik. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Jakuba Kalinowskiego wraz z rodzicami oraz trenerem Piotrem Członką. Trzymajcie się i
Brawo. Zapraszam Barbarę Kołtun wraz z rodzicami. Brawo. Przechodzimy do drugiej grupy zawodników, medalistów Mistrzostw Polski. Nagroda w wysokości 830 zł brutto. Zapraszam Karola Czegus wraz z rodzicami i trenerem Jarosławem Kozak. Zapraszam Kamila Głąb wraz z rodzicami oraz trenerem Damianem Jakubczyk. Zapraszam Marcina Kijko wraz z rodzicami oraz trenerem Jarosławem Kozakiem. Zapraszam Paulinę Nastarowicz wraz z rodzicami. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Renatę Nieściur wraz z mamą i trenerem Aleksandrem Płatkiem. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Ernesta Ochala. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Natalię Szumną wraz z rodzicami. Dziękujemy. Zapraszam Jakuba Szymulę wraz z mamą oraz trenerem Sebastianem Pawlakiem. Dziękujemy. Moi drodzy, jeszcze raz będziemy mieli jeszcze jedną zawodniczkę, Dominikę Szymankowską. Przepraszam, wraz z rodzicami zapraszam. To ja babci jeszcze raz przekazam. Tak? Jeszcze raz proszę przekazać. Więcej nie mam. Nie, jeszcze, nie, już nie? Już nie. W przyszłym roku? W przyszłym roku. A to druga wnuczka, tak? Tak, tak. Wysiłku. Chodź koleżanko, tu nie wiem. Wszystkiego co najlepsze. A ty jesteś starsza siostra czy młodsza? Młodsza. Prawie jak bliźniaczki tak dalej. Ona odnieśli. Obie piękne. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Igora Pruszyńskiego wraz z rodzicami oraz Grzegorzem Mazurkiem. Igor, ty jeździsz na rowerze, ty pływasz, tak?
Tylko pływa. Tylko pływa. Tylko naszego. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Kornela Sola wraz z mamą. Trener zostaje z nami razem. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Konrada Zapalskiego wraz z rodzicami. Gratuluję Konrada. Również to wnętrze, gratulacje dla nas wszystkich. Dziękujemy. Zapraszam Agatę Dziurę. Dziękujemy. Zapraszam Alicję Wronę. Zapraszam Aleksandra Janika wraz z rodzicami oraz trenerem Dariuszem Kucharskim. Zapraszam Andrzeja Wieczorka. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy teraz do trzeciej grupy zawodników, członków kadry narodowej. Nagrody w wysokości 664 zł brutto. Zapraszam Wiktora Chwieja wraz z rodzicami oraz trenerem Damianem Jakubczykiem. Dziękujemy. Zapraszam Kamila Mikuska. Dziękuję bardzo. Zapraszam Karola Pietrasa wraz z rodzicami oraz trenerem Sebastianem Pawlakiem. Zapraszam Sebastiana Staszaka wraz z rodzicami oraz trenerem Damianem Jakubczykiem. Gratuluję sukcesu, że reprezentujesz nasz powiat w kadrze. Trzymamy kciuki. Sebastian, czy trenerowi już tam macie dalej szadę? Jeszcze trochę. Proszę przekaż rodzicom. Zapraszam Magdaleny Wieczorek. Gratuluję. I zapraszam Patryka Wereskiego wraz z rodzicami oraz trenerem Mariuszem Wereskim.
Dziękujemy. Teraz przechodzimy, drodzy Państwo, do czwartej grupy nagrodzonych zawodników. Ich osiągnięcia klasyfikacji to do 8 miejsca w ogólnopolskim rankingu w sportach indywidualnych oraz 1/16 ćwierćfinału mistrzostw Polski w grupach zespołowych. Zapraszam Karola Grzywę. Zapraszam Zuzannę Mazurek wraz z rodzicami i trenerem. Dziękujemy. Zapraszam Artura Siekaczyńskiego wraz z rodzicami i trenerem. Zapraszam Agatę Białą wraz z rodzicami oraz trenerem Zbigniewem Białym. Zapraszam Michała Białego wraz z rodzicami oraz trenerem Piotrem Białym. Dziękujemy. Zapraszam Pawła Białego. Rodzinnie bywa. No i nagrodą się w rodzinie podzielcie. Tak. Proszę bardzo. Gratulujemy. Zapraszam Marcina Jacniaka. Po siostrach, tak przypuszczamy. Po siostrach. Zapraszam Damiana Jastrzębskiego. Gratulacje. Bardzo dziękujemy, przekażemy. Niech dalej trenuje, niech nie ustaje. Dziękuję bardzo. Panie Lanto, Panie Andrzeju. Dziękujemy. Zapraszam Patrycję Maślą. Zapraszam Olgę Jabłońską wraz z rodzicami oraz trenerem Rafałem Tomiłą. Kategoria piłka nożna. Dziewcząt. Druga liga. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Martynę Łukasik wraz z rodzicami. Też piłka nożna. Dziewczęta z kadrą zajęły 7 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Zapraszam Justynę Maciąg. Ja Justyna Cię pamiętam ze spotkania. Pamiętasz Ty dzień? Serdecznie gratuluję. Nagrody starosty Kraśnickiego przyznane są trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody w wysokości 840 zł brutto. Zapraszam Zbigniewa Białego, trenera Szkolnego Klubu Biegowego w Kraśniku. Zapraszam Marka Burego, trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Kraśniku. Zapraszam Damiana Jakubczyka, trenera Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Suples w Kraśniku. Zapraszam Jarosława Kozaka, trenera Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Suples w Kraśniku. Zapraszam Sebastiana Pawlaka, trenera Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Suples w Kraśniku.
Teraz zapraszam Aleksandra Płatka, trenera Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Suples Kraśnik. Zapraszam pana Piotra Białego, trenera szkolnego klubu biegowego w Kraśniku. No, zapraszam, muszę. Zapraszam Grzegorza Mazurka, trenera Uczniowskiego Klubu Pływackiego Fala w Kraśniku. Zapraszam Aleksander Opaczewski, trener Polskiego Związku Sportu Niesłyszących w Lublinie. Gratulacje. Zapraszam Roberta Prażmo, trenera Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji Start w Lublinie. Zapraszam pana Rafała Tomiłę, trenera Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kraśnik. Piłka nożna. Zapraszam pana Mariusza Werskiego, trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego Biało-Czarni w Kraśniku. Teraz wręczymy nagrody starosty Kraśnickiego dla działaczy sportowych. Zapraszam Pawła Biskupa, działacza Uczniowskiego Klubu Sportowego Biało-Czarni w Kraśniku. Zapraszam Witolda Bober, działacz Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kraśniku. Zapraszam Józefa Łysakowskiego, działacza Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kraśniku. Zapraszam Jerzego Niecia, działacza Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Suples w Kraśniku. Zapraszam Roberta Nowosak, działacza powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kraśniku. Uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportowej oznacza wiele wyrzeczeń. Częste treningi, wyjazdy na zawody, obozy, zgrupowania. Ale każdy sukces okupiony ciężką pracą przynosi wiele dumy i satysfakcji zarówno dla samego zawodnika, jak i jego trenera. Trenuję już pływanie od klas już podstawowych. Treningi odbywamy dwa razy dziennie. Jest to ciężki sport, jeden z najcięższych i żeby dojść do dobrej kondycji, to naprawdę trzeba dużo poświęcić. Czemu najcięższy sport? Pływanie zdawałoby się, że jest sportem lekkim. W wodzie tracimy kilogramy. No ale polega na... Wygrywa ten, kto przepłynie jak największą ilość kilometrów i poświęci na to jak najwięcej czasu. I liczą się tam setne sekundy właściwie. I tyle, ile przepłyniemy, tyle potem możemy oczekiwać sami od siebie na zawodach. A dlaczego pływanie? Jak to się zaczęło? Jak u większości osób zaczęło się problemami zdrowotnymi, zaczęło się od korektywy i tak już się potoczyło do dnia dzisiejszego. Wciągnęła woda. Ilu jest zawodników, zapaśników w Kraśniku? Jak to wygląda? Ogólnie to mamy ponad 60 zawodników, to licząc z dziećmi, nawet może więcej troszeczkę, bo to w różnych szkołach prowadzimy, zbieramy nabór do szkoły, tutaj do liceum, do gimnazjum. Bo jest tu w zespole szkół właśnie powstało gimnazjum, od pierwszej do trzeciej klasy mamy nabory i tak właśnie z różnych stron ściągamy, nie tylko to są ludzie z Kraśnika, także z całej Polski przyjeżdżają do nas z zachodu. Mieliśmy kiedyś dziewczyny z Gorzelca, z Brzegu Dolnego, teraz mamy z Chełma, z Radomia dziewczyny. Także jak możemy, bo to wiadomo, że żeby coś, grupa powstała, muszą być w jednej kategorii po kilka osób, żeby jakiś tam poziom rósł i było z kim pracować. Twoje sukcesy w zapasach? To tak, brązowy medal na Mistrzostwach Polski Kadetów. No i tam rangi wojewódzkiej, medale. Ósme miejsce na Olimpiadzie Młodzieży. Tydzień temu, w zeszłym tygodniu, zajął trzecie miejsce na Pucharze Polski,
I teraz za tydzień wybieramy się na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Także jeszcze może nie w tym roku, ale w przyszłym roku już powinien Mistrzostwa Polski wygrać. Bardzo, bardzo skromny chłopak. Tak, bardzo skromny. Bardzo dobry zdolny. Zawodnik? Dobry zawodnik, bardzo dobry uczeń w szkole, na piątkach się uczy. Tradycje karate wbrew pozorom sięgają lat 80., gdzie pierwsze sekcje powstawały. Wielu trenerów obecnych sztuk walki zaczynało właśnie od karate, u mojego osobistego trenera Andrzeja Maciejewskiego. Później z różnych względów, no niestety, sekcja się rozpadła. Od 2003 roku wznowiła swoją działalność, także nieustannie się pniemy do góry. W ubiegłym roku byliśmy najlepszym klubem w Polsce w szkoleniu dzieci i młodzieży. I to wszystko Kraśnik? Tak, wszystko w Kraśniku. Także to dziwo dzieje. Ośrodki bez porównania, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Warszawa, Gdańsk, Wrocław, gdzie jest po 10 klubów w jednym mieście. Przewaga gospodarcza. A Kraśnik się jednak, mały klub i z Kraśnika okazał najlepszy w Polsce. To czemu o was nie słyszymy? Czemu karate gdzieś cały czas w podziemiach chyba działa? Znaczy, nieustannie się przebijamy, także no, staramy się organizować co roku przynajmniej jeden duży turniej, gdzie startuje 300-400 zawodników z całej Polski, także tutaj, no, powoli idziemy do przodu, do góry. Dobra, jak wygląda dzisiejszy klub? Ilu jest zawodników? Gdzie jeździcie? Co zdobywacie? Obecnie w klubie ćwiczy około 100 osób, także to jest taka liczba płynna, ale mniej więcej 100 osób, także dzieci nieustannie rozwijają się, jeżdżą na zawody nieomal z tygodnia na tydzień, także w tym roku taki najważniejszy turniej to będą Mistrzostwa Świata Juniorów w Japonii, w Tokio, także postaram się jak największą liczbę reprezentantów wysłać. Z kolei dzieci będą startowały w Pucharze Świata, który się odbędzie w Genewie, w Szwajcarii. No, z takich ważniejszych zawodów jeszcze Mistrzostwa Polski w Gdańsku będą, Puchar Polski Dzieci w Warszawie. Okej, do Gdańska można dojechać, bo to jeszcze u nas na terenie kraju, ale Tokio, Genewa to już są kilometry, to już są pieniądze. Kto was finansuje? Generalnie dzieci, juniorzy, młodzieżowcy, którzy się przebiją do kadry Polski. Mamy bardzo, jeżeli chodzi o wielkość klubu, bardzo dużą procentowy udział w kadrze Polski jest bardzo duży naszych zawodników, także wtedy już Polski Związek wspiera, bierze główne koszty na siebie, bo wysłanie jednego zawodnika do Japonii to jest około 20 tysięcy złotych. No w tym momencie to mniej więcej 1/3 naszego budżetu rocznego, także sami byśmy sobie na to nie pozwolili. Karate jest drogim sportem? To znaczy, powiem tak, na pewno to nie jest sport olimpijski. Tu jest cały problem, gdzie procentowy udział dotacji sportów olimpijskich jest ponad 90%. Reszta dotacji to wszelkiej maści, z państw państwowych, samorządowych, idzie na sporty nieolimpijskie, gdzie tak naprawdę liczba ćwiczących jest wprost, jest odwrotnie proporcjonalna, gdzie najwięcej ćwiczy właśnie najwięcej osób ćwiczy sporty nieolimpijskie, a tutaj dotacje trochę inaczej wyglądają. Gratulacje trafiały nie tylko do uczniów, trenerów i działaczy, ale również do rodziców nagrodzonych sportowców. No bardzo się cieszę sukcesami syna. Co syn trenuje? Zapasy, styl wolny. Uciążliwe to jest w domu? No w domu. To znaczy, no w domu to może nie, bo ale więcej na hali. Nie ma go często, oczywiście wyjazdy, weekendy dużo wyjeżdża, także na pewno smutno jest, jak go nie ma. Ale dumna mama? Oczywiście, wszyscy, cała rodzina jest dumna. Imprezę uświetnił pokaz z wykonania Agnieszki Kulikowskiej oraz grupy tanecznej z Kraśnickiego Klubu Sportu Gimnastycznych pod kierunkiem Wiesławy Pomykalskiej. Yeah.
Laureatom nagród starosty serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów w następnych latach.